No i słuchajcie, teraz już przyszedł czas na przygotowanie sobie do montażu. Czyli tak, wiadomo, uszczelkę czyścimy, zieramy równo. Tu szpilki też sobie poczyściłem już, to nie będę pokazywał. No i oczywiście przy takiej awarii jak moja, że tam stała się jakaś miazga i różne części mogły wpaść do szyni korbowej, więc trzeba je stamtąd wyciągnąć. Sposoby, no to już różne pewnie mamy sposoby. Oczywiście pierwszy podstawowy sprzęt to jest taki bardzo wąski magnes i dokupcie sobie, bo to się nieraz przydaje, naprawdę. Nieraz mi życie ratował, który wchodzi między przeciwwagi. Wkładamy między przeciwwagi, tam sobie pojeździmy, pojeździmy i może coś, o widzicie, coś tam łapie jakieś opiłki. Coś tam jednak łapie. Ja to tak zrobię, tam wpadł drucik cieniutki, więc on mógł gdzieś tam leżeć w zakamarku i zróbcie sobie to. Dobrze wyczyście, bo naprawdę może się stać źle, że kiedyś to wleci z powrotem na tłoki, będzie drugi raz miazga. Stamtąd nic nie wyciągnąłem, jakichś takich małych parę, ale to może opiłków, nie wiem, ze starości coś tam się takiego wytworzyło, z docierania czy coś. A teraz już sobie przystąpimy do montażu góry. Derby w silniczku EBS. Wszystko mam wyczyszczone, przygotowane, więc tylko pozostało założyć i zobaczymy, jak to będzie. Na początek idzie tłok. Tłoka nie poprawiałem, bo on wygląda całkiem dobrze i nie będę tutaj go nawet piłował, nic nie będę robił, bo jest widać, że ładnie wykonany. Tylko najpierw założymy pierścionki i można zakładać. Montaż pierścieni. Gdzie ja te pierścienie mam? Tu mamy pierścienie. One wydaje mi się, że są takie same. Zaraz zobaczymy, czy mają jakieś oznaczenia. Nie widać, żeby miały oznaczenia, więc skoro nie mają, można podejrzewać, że są takie same. Ale jeszcze, żeby potwierdzić, można sobie zmierzyć. Widać, że mają lekko trapezowy kształt. Teraz jak to zakładać? Jeszcze poszukamy tego napisu. Generalnie, jeżeli nie ma napisu, nie ma znaczenia, jak założymy. Może być jeden dużo grubszy od drugiego. Wtedy też tak można zmierzyć, sprawdzić. Ale tu widzę, że one są takie same, dwa pierścienie. Nie powinno być różnicy, jak go założymy. Jednak widać na nim, że on nie ma przekroju prostokątnego. Czyli ja będę zakładał płaskim na dół. Tam, gdzie będzie większą siłę przenosił, to żeby była płaska strona. To zakładamy sobie go. Uważać na pierścienie. To jest bardzo kruchy materiał. Tak jak zwykle, możemy sobie szczelinomierzem to zrobić. 0,15 może być dobre do tego. I na drugi rowek przejeżdżamy sobie. O, w ten sposób, jak ich nie rozegniemy, to nic się nie stanie, wiadomo. Oczywiście zawsze przed montażem warto sobie zobaczyć, jaka jest szczelina na starcie. Ona powinna być zbliżona do tej minimalnej, wiadomo, nie? I tak nie mam innych pierścieni, więc założę takie, jak są. Mierzę tylko z ciekawości. 0,3 nie wchodzi. 0,2, czyli jest ok. Wiemy, od ilu startujemy, i drugiego tak samo założę sobie. Ta strona jest skośna, tamta jest płaska. Drugiego tak samo zakładam. Bardzo luźne są te pierścienie. Na tłok wchodzą bardzo lekko. No to znaczy, że będą mocno trzeciocylinder. No i tutaj tak. Wiadomo, strzałka do wydechu. Tu nie ma jakiejś tajemnicy. A jeszcze zanim co, to możemy założyć sobie jedno zabezpieczenie na tłok. Idziemy też na stół, pokażę, jak to robimy. Czyli tak, staramy się je jak najmniej ścisnąć, żeby tylko weszło. To jest najważniejsze, żeby je ściskać jak najmniej, bo przez to właśnie była moja awaria. Ktoś ścisnął za mocno i po prostu to zabezpieczenie było luźne. Było luźne, skakało, skakało, w pewnym momencie wyskoczyło w kanał i tyle było jazdy. Także to trzeba na to zwrócić uwagę, żeby go starać się jak najmniej ścisnąć, żeby tutaj wsadzić. Jest taka jedna tutaj, a właśnie w tamtym było dwie i moje podejrzenie jest takie, że ktoś to ścisnął mocno, żeby wsadzić, wsadził i no już nie miał siły ten drucik się tak rozprężyć. Dlatego sobie teraz to wsadzimy delikatnie. Zaczynamy sobie i jak już nam złapie, no nie chcę złapać, ja też nie chcę tego właśnie mocno ściskać. Widzicie? Nie chcę wejść, bo ja nie chcę tego ściskać po prostu, nie?
mamy, skoczyło w rowek. O, ja teraz czuję, że ono się w tym rowku rozpręża i że naprawdę ciasno siedzi. I dajemy z góry albo z dołu przerwę, łączenie. I takie zabezpieczenie nam nie wypadnie. No i takie coś oczywiście sobie już posmarujemy truskawą, żeby na sucho nie startowało. Pierścienie na zamkach. Tam jeszcze oleju dodamy. To idziemy do silnika. Łożysko sobie też posmarujemy oczywiście. Przy okazji sprawdzimy, czy nie zakładamy jakiegoś chłamu i czy to będzie, czy nie ma za dużego luzu. O nie, nie ma luzu. Dawno takiego kompletu nie widziałem. Aby nie było, nie no, za ciasne nie będzie, bo leciutko chodzi. Dobra. To zakładamy sobie tłok. To sobie popatrzeć tam przez dziurę. Widać mniej więcej, gdzie to ma iść. O, wchodzi. Co tu ostatnio używałem? 8. Czyli powinna pasować. O, i teraz ja mam taki magnes, żeby wyciągnąć zabezpieczenie, jak nie wpadnie do środka, ale po co sobie dodatkową robotę robić? Zatkać trzeba, nie? Zatkać sobie kanał. Nawet jak spadnie nam na szmatę gdzieś tam, to sobie właśnie chociażby tym magnesem weźmiemy i wyciągniemy, nie? Teraz tą zakładamy. Tak. I tak. O. Pięknie jest. Siedzi pięknie w kanałku. Naprawdę jest rewelacja. Szmatę możemy wyjąć. To jakiś babroch się posypał z tej szmaty. Dobra. Ważne. Teraz tak. Ja nie kombinuję. Nie wiem, jaka tu powinna być uszczelka. Daję taką, jak dali. Po prostu nie kombinuję. Będziemy to najwyżej później sobie sprawdzać, czy jest dobra. Ale taką, jak dali, powinna być dobra. Delikatnie. Ja tu nie daję żadnego uszczelniacza silikonu. Powierzchnia jest elegancka, uszczelka jest nowa. Nie powinno się tu nic wydarzyć. Oczywiście cylinder mam przygotowany. Smarujemy go sobie. Jest posmarowany. No i co? Teraz zakładamy go tu. Powiem tylko, że tamten mi tu ciężko wyszedł. O, jest, jest. Dobrze to skonstruowali, że to wszystko tak fajnie wchodzi. W większych sprzętach tak dobrze nie jest, a jednak ta 50-teczka fajnie się robi. Ściskamy na zamku i powinien nam wejść. Jeżeli jest na zamku, ściśniemy, to wejdzie. Jak nie trafił dobrze na zamek, to go nie ściśniemy na tyle, żeby wszedł. Nic na siłę. On po prostu sam wpadnie, jak już będzie dobrze ściśnięty. Ale ta kamera mi to przeszkadza. Ale jakoś to... O! Jak jest dobrze ściśnięty, to po prostu sam wpada. Nie trzeba go wciskać. Tutaj widzę, że chyba nie jest dobrze na zamku ten drugi, bo nie mogę go tak ścisnąć. Zaraz go poprawimy. O. Naprawdę nic na siłę, delikatnie. Czasami jest tak, że jeszcze trzeba przez któryś kanał pomagać, bo nie przechodzi, ale w tym akurat chyba nie ma tak. No i okej, jest założony. Teraz możemy sobie jeszcze delikatnie kopnąć, zobaczyć, czy to nie ma jakiejś kolizji. Patrzymy, jak tu wystaje. No, jest dużo dziury. Duża dziura będzie. Nie wiem, mógłby troszkę wystawać więcej, mi się wydaje, ale jest jak jest, na razie to składamy w ten sposób. Teraz założę sobie jeszcze głowicę, ale tylko tak na próbę, bez uszczelki. Chcę zobaczyć, czy nie będzie tłok stukał o głowicę. Teraz nie stuka, jeszcze przyjdzie uszczelka. No, obstawiam, że ta uszczelka pod cylindrem mogłaby być cieńsza, albo wcale mogłoby, możliwe, że jej nie być. Ale tak dali, taki zestaw. No to tak zakładam. Ta uszczelka, ona jest bardzo cieniutka. Ona, podejrzewam, że po
ściśnięciu może mieć 3 dychy może, więc może 4, więc to nie jest jakoś dużo. To już założymy uszczelkę. Tu nie piszą, jak ją zakładać. Ja tymi wypukłymi zakładam do głowicy. Tak zakładam, no i już. Też żadnych uszczelniaczy tutaj nie stosuję. Te blaszane uszczelki są super, nie to tamte dziadostwo to. No, ta uszczelka to jest trochę mała, tutaj widzę. No dobra, powinna trzymać. No ja sobie jeszcze przed montażem smary miedziane gwinty posmaruję. Ja się później lepiej odkręca, a to wiadomo, to nie jest konieczne. Ale jak się woda nie dostanie do środka, to też się nie zapiecze. I już zakładamy naszą super, hiper świecę. Mam założoną taką krótką, żeby tylko tam dla zabezpieczenia. To nie jest ta, która tu będzie. I teraz sobie już to zakładamy. Chodzi. Mamy to. Teraz podkładki. Przydałyby się nowe, ale nie zaopatrzyłem się. To są już trochę wypukłe. Też nie jest duża siła do kręcania, więc nie powinno być źle. Nakrętki. Na razie nic nie dociskam. No i teraz tak, wszystko mamy palcami dokręcone. Przyszła pora na momenty. Tu jest rozpiska momentów, derby, sendy, cylinder, head, turing screw. Te szóstki, dwie małe, to jest 10-12. I nakrętki 7x1. 19 do 22. Ja tego oczywiście nie będę robił na raz. Powiedzmy, że najpierw sobie na 8, może 10 dokręcę wszystkie. Czyli mam dokręcone na 10. Teraz może sobie już damy na jeszcze raz na 15. I ostatnią na 20, myślę, że będzie dobrze. 21, niech będzie. I jeszcze te małe śrubki, to jest tak na 10. No i dobra, wszystko mamy poskręcane. Teraz nadeszła chwila prawdy. Oczywiście płynu nie ma, wydechu na razie nie ma. Zobaczymy, czy to nam po prostu zapali. Świeca stara, moja irydówka, która tutaj jeździła już jakiś czas. No, widzę tu fajeczka zalana jakimiś płynami, no, ale to nie ma znaczenia. No i dobra, próbujemy. Kluczyk i kopiemy. No, za pierwszym kopem po prostu, to jest to. Świetnie. Dobra, to składamy dalej. Thank you.
No i co, na chwilę obecną widać, że cała akcja się udała. On nawet bez żadnych zmian w gaźniku, on chodzi bardzo dobrze, naprawdę, wkręca się lux na obroty. Oczywiście jeszcze zobaczymy świece, ale to normalnie go trzeba przegonić, nie tak tutaj po podwórku. Zobaczymy świece, jak wygląda, być może tam dyszą plus minus, znaczy raczej plus, no wiadomo. Zrobię, ale to też nie jest pewne, nie? Bo ja nie wiem nawet jaka tam dysza jest, być może ona była za duża na 50. Także pali super, chodzi bardzo dobrze. Ja oczywiście jeszcze dolałem na dotarcie tutaj trochę oleju do baku, bo jeżdżę do dozowniku, jak widzicie. Także myślę, że z godzinka normalnej jazdy, docierania będzie, a później ogień. Ten cylinder oczywiście wygląda ohydnie, nie? Tu ma takie w ogóle te z odlewu, nie są piaskowane ani nic, chyba tylko farba jest rzucona tak na odwal. 49,9 cm jest napisane, więc... No dobra, to tyle z tej robótki. Jeszcze na pewno będzie coś nagrane z jazdy, nieraz. Akcja się udała. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału tutaj i zapraszam na kolejne filmy. Pozdrawiam, cześć.